mieliście bardzo ciekawy i piękny mazurek, mazurek Witos, zagrany przez Józefa Zarasia z Nieznamierowic, wybitnego skrzypka, który już niestety nie żyje. Był to taki skrzypek starej szkoły, chociaż był tak wszechstronny, że potrafił też grać nowocześnie, potrafił grać z harmonią, ale właśnie reprezentował też taki styl skowronkujący, o którym przy okazji innych filmików mówiłam, czyli taki bardzo stary, ozdobny, potrafił grać, improwizować, grać różne warianty i właśnie ozdabiać melodię w sposób bardzo starodawny. Tutaj spróbujemy zająć się tym niezwykłym, ciekawym mazurkiem, śpiewanym, ciągłym Witosem. Skąd ta nazwa? Wydaje mi się, że to jest nazwa pochodząca z czasów, kiedy popularnym w Polsce był polityk Wincenty Witos, który wywodził się z chłopskiej rodziny i był bardzo wybitnym politykiem, więc mamy tutaj przynajmniej znak tego, że ten mazurek jest tak stary jak właśnie te czasy, lata 30., 20., 30. XX wieku, a melodia pewnie jest i starsza. Przyśpiewka do tego mazurka brzmi następująco. Chodziła po lesie, da szukała Witosa, a Witos siedzi w kącie, pali papierosa, a Witos siedzi w kącie, da pali papierosa. Dość trudna przyśpiewka, ile razy próbuję zaśpiewać, to wydaje mi się, że ona powinna brzmieć inaczej. Wynika to właśnie z tej starodawnej harmonii, która jest w niej zawarta i też z tego, że jest ona w tym stroju nietemperowanym. Spróbujemy teraz przenieść tę melodię na skrzypce. Chodziła po lesie. To jest właśnie nie fałsz, a ten dziwny dźwięk, który jest w stroju nietemperowanym. Do tej melodii podstawowej, która już sama w sobie nie jest zbyt łatwa, Józef Zaraś dodał niesłychanie dużo przepięknych ozdobników. W naszym zeszycie nutowym, który będziecie mogli dostać, informacje, o którym są pod filmem, jest jeszcze bardziej ozdobna wersja tego mazurka grana przez Zarasia. No ale my spróbujemy jakieś podstawowe ozdobniki tutaj wykonać. Przede wszystkim wejście na górę. Chodziła po lesie, da szukała Witosa. To wejście na górę zawsze skrzypkowie budują w taki sposób, że jeszcze dodają, drobią te nuty przed wejściem na górną i najdłuższą nutę po to, żeby jeszcze brzmiało to dynamiczniej. Te wartości przed górną nutą są podzielone. Próbujemy wolno. Lepiej, żeby to wypadło w górę. Wolno. Zagrałam dodatkowy ozdobnik. Sięgnęłam do dźwięku H. To jest takie wyciąganie tej górnej nuty, podkreślanie jej, takie pływanie gdzieś tam w górze. Ta 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 ta.
Przy okazji innych filmów mówiłam o tym, że możemy zapętlić też tą nutę i zagrać ją kilkakrotnie. Tak, tak mamy zbudowany początek. I dalej. Avitos siedzi w kącie, Avitos siedzi w kącie. I tu już rozdrabniamy nuty. Avitos siedzi, Avitos siedzi. Avitos siedzi w kącie. Na górze także możemy dodać dźwięk, dodać taki ozdobnik. Normalnie jest to sama nuta. Avitos siedzi, a my gramy. Same dodawanie tutaj nut w lewej ręce to za mało, żeby powstała takie koło, które zamachowe, które buduje mazurka. Dlatego tak naprawdę główną sprawą jest opanowanie smyczkowania. Smyczkowanie nie może być za drobne, bo tempo mazurka jest bardzo, bardzo szybkie, więc trzeba starać się pewne, szczególnie łączyć ozdobniki z tematem, bo nie można grać po prostu. Nie możemy tak zagrać, bo byśmy całkowicie zgubili frazę. W związku z tym cała zabawa z mazurkiem polega, żeby zachowując frazę, napchać tam jak najwięcej tych ozdobników, a jednocześnie, żeby te ozdobniki służyły wydobyciu po prostu urody tej melodii. Więc teraz wolno spróbujemy użyć tych ozdobników, o których mówiłam. Spróbowałam, chociaż granie tak wolno tych ozdobników jest w zasadzie trudniejsze niż granie szybkie. Spróbujcie sobie wolno zagrać melodię, zaśpiewać tego Vitosa i chwilę z tym mazurkiem poprzebywać, wyobrażając sobie, jak to Vitos chodzi po lesie i jak to chodziła po lesie kobieta i go szukała, a on siedział w domu i palił papierosa. I dopiero wtedy dodajcie te ozdobniki, o których mówiliśmy. Thank you.
wszystko. Życzę Wam udanego ćwiczenia i do zobaczenia.